Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj podzielę się z Wami pewnymi informacjami, które wydaje mi się nie będą dla wielu zaskoczeniem, bo jakby nie było, większość z Was, która mnie ogląda, mieszka w Polsce. Ja w kraju nie przebywam, ostatni raz byłam może z 2 lata temu, no ale czytam, mam znajomych, rodzinę, więc staram orientować się, co się obecnie dzieje. I powiem Wam, że poruszyła mnie sytuacja, która miała miejsce we Frankfurcie kilka dni temu, bo poleciałam na pobyt służbowy. No i poszłam sobie do jednego ze sklepów tam niedaleko hotelu. I oczywiście spotkałam Polaków. Słyszałam, że rozmawiają po polsku, no to zamieniłam sobie kilka zdań. I powiem Wam, zrobiło mi się bardzo przykro, że nasi rodacy, pracujący u sąsiada, są zmuszeni robić zakupy u sąsiada, a nie u siebie w kraju, ponieważ te rzeczy, które są dostępne w Polsce, są droższe niż u sąsiada, a produkt pochodzi z Polski. No, z wiadomych względów cena się różni, bo tylko pozornie pewnie ten produkt jest polski, jak zapewne większość rzeczy wyprodukowanych w Polsce. Jednak tak, rozmawiając sobie z tymi ludźmi, naszła mnie taka refleksja, bo widziałam to na własne oczy, że wynoszą kartony tego cukru, który jest tańszy niż w Polsce, i nie widziałam nigdy takich sytuacji. Myślę, że coraz więcej takich sytuacji będzie, bo ludzie, którzy mieli dobre życie, żyli na poziomie, to ich standard życia po prostu się obniża, spada z dnia na dzień. I ja też, mając rodzinę, zastanawiam się, czy nie lepiej byłoby, aby po prostu moja rodzina opuściła kraj, jako że mi żyje się lepiej gdzieś tam. No jeszcze, co prawda od 2 lat ta sytuacja na całym świecie się zmienia i jest wiele kryzysów, no ale wyjątkowo martwi mnie sytuacja w Polsce i to, jak moi rodacy żyją. Bo też ktoś mnie zapytał, dlaczego nie publikujesz tej zbiórki tej dziewczyny, tak, z Indii? No kochani, jak mam publikować zbiórkę w momencie, kiedy widzę, że moi znajomi, którzy dają zatrudnienie ludziom, nie są w stanie już prowadzić własnej działalności gospodarczej? I to nie dotyczy tylko jednej osoby, tak? Nie tyczy się to jednej osoby, nie tyczy się to 2 osób. To już masowo ludzie zamykają swoje biznesy. Jest coraz gorzej. I moim zdaniem, aby pomagać innym, należy zacząć od siebie, tak? Bo jeżeli nie pomożemy sobie, to nie pomożemy komuś. Moim zdaniem taka jest zasada, no, szczególnie jeżeli to dotyczy naszych rodzin, naszych dzieci, naszych najbliższych. Jak najbardziej jestem za tym, aby ludziom pomagać, niezależnie od szerokości geograficznej, gdzie, skąd oni pochodzą i gdzie się znajdują. Ale no, nie wyobrażam sobie teraz wstawiać zbiórki. No, okej, kilka dni temu ktoś mnie poprosił, żebym wstawiłam, ale zdaję sobie sprawę, że no, ludzie z mojego kraju są w potrzebie i z dnia na dzień ich standard życia się pogarsza, mimo że oczywiście też mamy ludzi bogatych, no ale jednak większość z tych ludzi za chwilę będzie traciła swoje mieszkania, bo nie będą w stanie zapłacić rat kredytu i głupio mi po prostu prosić o pomoc dla kogoś, kto pochodzi z Indii czy z innego państwa, gdzie ja nie wiem, czy za chwilę nie będę musiała organizować międzynarodowych zbiórek na własnych rodaków, bo będzie mi po prostu bardzo przykro, że ludzie, którzy są z Polski, nie mają co do garnka włożyć. Dlatego też nie dziwię się, że ludzie przestali skupiać się na Ukrainie, jak sami pogrążają się w biedzie. Trzeba to nazwać po imieniu. Jeżeli ktoś nie ma już na jedzenie albo albo musi wybierać, tak, pomiędzy rachunkami a właśnie żywnością, no to coś jest nie tak i myślę, trzeba o siebie zadbać i o najbliższych. Tutaj bezprecedensowo wybór jest prosty. Ja też mojej mamie staram się pomagać finansowo, bo wiem, że no, sytuacja nie jest kolorowa. I powiem Wam, przeraża mnie to. Mimo że nie mieszkam w Polsce, to przeraża mnie to, bo no, mam przyjaciół, mam rodzinę i też mnie to w jakiś sposób dotyka,
denerwuje, jak otwieram te wszystkie portale informacyjne, to po prostu strzela mnie szlak. I wiecie, dzielę się z Wami tym nie po to, aby Was dołować, ale chciałam zwrócić uwagę na to, do czego doprowadzono. Do czego doprowadzono ludzi, którzy ciężko pracowali całe życie, którzy... Ja tutaj nie mówię o patologiach, tak? Żeby nie było, nie mieszajmy w to rodzin, które w jakiś sposób odstają i są na tym marginesie społecznym. Ja tu mówię o normalnych ludziach, którzy ciężko pracowali, którzy wzięli ten kredyt, tak? Bo sytuacja ich do tego zmusiła. Bo jednak na całym świecie ludzie biorą te kredyty. No i nie ma się co dziwić, bo przecież mało kogo stać, aby za gotówkę sobie mieszkanie kupić. Chodzi mi po prostu o fakt, że ludzie, którzy ciężko pracowali, których ten poziom życia był wypracowany uczciwie, tak? Nagle spada z dnia na dzień, bo nie daje się żyć ludziom we własnym kraju. I to mnie najbardziej ujęło. Nawet nie wiem, czego mogłabym Wam życzyć. Chciałabym życzyć Wam nadziei ciepła w tą zimę i żeby było jak najlepiej. Ale widząc, co się dzieje, te prognozy nie są za najlepsze i chyba tym razem będę Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze. Idą też święta. Jestem ciekawa naprawdę, jak te święta dla wielu Polaków będą wyglądać. Nie wiem. W każdym razie, tak jak powiedziałam, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze, kochani, i trzymajcie się. Też dajcie znać w komentarzach, jak wygląda Wasza sytuacja, jak to wszystko się zmieniło na przestrzeni tych kilku lat. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia.